Witajcie. Nazywam się Marcin Szewczyk, a to jest podcast Krakowskie Spotkania. Chciałbym Was dziś zaprosić na rozmowę z panem Markiem Sigmundem, który jest artystą plastykiem, dyplomantem Wydziału Grafiki na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Głównym tematem naszego spotkania była historia związana z pewnym dokumentem. Jest to dokument z 1975 roku, zatytułowany Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach. Jest to bardzo ciekawa instrukcja, ponieważ zawiera ona razem z późniejszymi uzupełnieniami aktualny wzornik grafiki wszystkich symboli stosowanych w Polsce na znakach drogowych, a także wzornik pisma drogowego, które widzimy na naszych drogowskazach czy tablicach miejscowości. Dokument ten został zaktualizowany w 2003 roku i wtedy został też uzupełniony o pewne stosunkowo nieliczne nowe znaki. Natomiast to, co jest ciekawe, to że prawie wszystkie symbole na znakach drogowych oraz całe pismo drogowe używane na drogowskazach w Polsce stosowane są na polskich drogach do dziś, a pochodzą właśnie z tej instrukcji z 1975 roku. W tej instrukcji znajduje się taka adnotacja. Opracowanie graficzne wraz z pomiarowym systemem rozmieszczania liter i cyfr Marek Sigmund. I właśnie z panem Markiem Sigmundem spotkałem się, żeby nagrać tę rozmowę. Pojechałem do Nowej Huty, gdzie pan Marek obecnie mieszka, i zarejestrowałem dwie rozmowy. I ta jest pierwszą z nich. W tej rozmowie pan Marek opowiada barwnie o niesamowitej historii, jaka towarzyszyła powstaniu instrukcji, między innymi o tym, jak to się stało, że otrzymał to zlecenie i że stał się autorem grafiki na znakach drogowych, która jest w użyciu w Polsce już od przeszło 40 lat. Mam nadzieję, że ta rozmowa też Wam się spodoba, a może też sprawi, że historia znaków drogowych używanych na polskich drogach stanie się Wam bliższa. Także miłego słuchania. Chyba te niższe góry widać dzisiaj. Dzisiaj widać te bliższe. Bliższe. Dzisiaj widać, no zaczynając od tego, tej góry zamkowej nad Zarabiem, to ona tutaj zaraz od prawego komina łęgowego w prawo, tej elektrociepłowni w prawo. I później widać takie te dwie górki, takie łagodne. To są, ta lewa to jest Kotoń kryjący Zembalową. To jest ten Beskid Wyspowy, tak zwany. No, a ciekawostką tu jest, że ściśle między tymi kominami łęgu dwoma jest gerlach widoczny. Przy wyjątkowych sytuacjach, bo stąd bardzo rzadko widać, ale czasem tak po chłodnym wietrze, jak się kończy przed deszczem, góry ciemnieją, te dalekie, to widać w samym środku gerlacha. No, piękna przestrzeń. No, a w lewo to tam były gorce widoczne, ale niestety wybudowali bloki, aha, no już ich nie widać. Widać. Ale jak tu sprowadziliśmy 30 lat temu, to było widać. To co, zaczynamy opowieść o znakach? No, proszę bardzo, jeżeli... Od czego zaczniemy? Może od początku, czyli od pana dzieciństwa, kiedy w wieku 5 lat był pan pierwszy raz za kierownicą samochodu. A to zdjęcie w albumiku tym rodzinnym, tak, co panu pokazałem. Tak, tak, tak. To było tak, że w 1938 roku tam przyjechał do... To był taki majątek Wojniłów na Podolu. Tam dziadkowie moi mieli taki mająteczek, ładny, zabytkowy, klasycystyczny, albo nawet wcześniejszy, taki przebudowywany x razy po każdej wojnie dworek. I tam, no jak u dziadków nie było nigdzie lepiej na wakacjach, to tam co roku mnie rodzice zawozili na wakacje całe. Rodzice też pracowali w szkolnictwie wyższym, w Akademii Sztuk Pięknych Warszawskiej. A jeszcze oprócz tego w zawodowej szkole mama uczyła, także 3 miesiące zdaje się, to wtedy urlop mieli, także mieliśmy tam te 3 miesiące. I raz, drugi tam przyjechał nasz taki kuzyn dalszy, inżynier, rolnik, czyli agronom Stanisław Rzywolski, i przyjechał swoim opelkiem Olimpią, taką Olimpią Dolną, tak zwaną, jak tak sobie nazywali, Olimpia Dolna. To była taki zgrabny mały samochodzik. No i dla przyjemności posadzili mnie przy kierownicy, żebym sobie... No oczywiście widziałem przed sobą, poduszki mnie nie podłożyli, więc widziałem tylko framugę dolną, framugę przedniej szyby, ale po lewej stronie na bocznej szybie
bo przy szybie drzwi, była nalepiona taka przezroczysta, jak to na folii, na celofanku, takie, nalepiona nalepka ze znakami drogowymi. To bardzo dobry pomysł pedagogiczny był zresztą, ze znakami drogowymi, no i oczywiście takimi mikroopisikami pod tym. Ja oczywiście czytać jeszcze wtedy nie umiałem, miałem 5 lat chyba, tak, 5 lat miałem. To był rok 30. 1938, wakacje, no to środek lata. No i ja się zaciekawiłem tymi znakami i to była pierwsza fascynacja tymi znakami drogowymi. I stąd potem w mojej tak zwanej twórczości artystycznej, graficznej, plastycznej, to te znaki się przewijają i dużą rolę odgrywają, później odgrywały. A wtedy... Takim też istotnym elementem był wypadek, nie wiem, czy teraz przejdziemy do niego. A to zaraz to później, bo najpierw coś z tym, że wtedy obudził się nie tylko do mnie, nie obudziło nie tylko zainteresowanie znakami, ale w ogóle grafiką, właśnie taką użytkową grafiką, jak to się nazywa, właśnie jakieś znaki, jakieś symbole, jakie to teraz piktogramy się nazywa, no po prostu grafika użytkowa, taka praktyczna dla wszystkich, jak to się mówi. I dla wszystkich strawna. A to, co wypadek pan mówi, to tak, to później było rozwinięcie tego zainteresowania, bo później tak się zdarzyło, że jak to się wtedy regulaminowo mówiło za poprzedniego ustroju, na skutek działań wojennych znalazłem się na terytorium ZSSR. No więc wobec tego znalazłem się hen za Uralem, a potem wracając etapami do Polski w 1945 roku, byłem na Ukrainie Kijowskiej, konkretnie koło Białej Cerkwi, to 120 km powiedzmy było od Kijowa, na południe. I tam pełniłem taką społeczną funkcję gońca polskiego, tego Związku Polskich Patriotów, Związku Polskich Patriotów. Posyłali mnie tam z jakimiś pismami takimi, co do ferm okolicznych, sąsiednich ferm, bo to była taka cukrownia Pobranickich, jeszcze jakaś XIX-wieczna, ale ona była czynna, pracowała ta cukrownia ogromna taka. I tam gigantyczne plantacje buraków cukrowych były dookoła. I to było rozdzielone na 6 ferm. One były rozrzucone w odległości tam 4 do 6 kilometrów jedna od drugiej, albo tak jakoś więcej. I z jednej fermy szedłem do drugiej, z tej, na której tam mieszkaliśmy. Szedłem do fermy numer 5 czy 1, już nie pamiętam. Nie, 6 to było chyba. Szedłem. To było takie, no trzeba było iść wzdłuż szosy jakieś 4 kilometry, może tak jakoś. 4 kilometry wzdłuż szosy. Szosa to był taki XIX-wieczny trakt z północy na południe tam, między Kijowem, a gdzieś Winnicą, gdzieś w kierunku Morza Czarnego. Taka szosa, właściwie jedyna tam w okolicy, idąca głównie nasypem, ale wybrukowana porządnie kamieniami tymi polnymi. No i to się szło oczywiście tam boczkiem szosy. Szedłem i zobaczyłem, dochodząc już do tej fermy, do której miałem zanieść tam, to się zanosiło, to było cudowne, bo to był 45 rok i do Polski, jak ktoś mógł wyjechać, znaczy miał wyjechać, chciał, to czekał, aż go tam jakieś wezwanie, trebowanie, jakieś wezwanie ktoś przyśle, na przykład jakaś tam stara ciotka czy babcia, że potrzebuje opieki i tam wnuczka czy kogoś, żeby tak. No to wtedy on szedł tam do urzędu miejscowego z takim telegramem czy papierem, tam listem, no i mu wydawali takie pozwolenie wyjechania do wymeldowania i pojechanie tam sobie właśnie do, no tam określał, do Lwowa czy gdzie tam, nie wiem tam. A stamtąd już potem przez granicę to trzeba było czekać na transport, nieraz długo się czekało na transport, a to dalsza sprawa. No i szedłem i zobaczyłem, że obok szosy, na jedynym na tym odcinku drogi chyba no między 4 kilometry w jedną, 6 albo więcej w drugą, no prosta szosa była dosłownie taka jak ta z Warszawy do Augustowa kolej. Prosta szosa i w jednym miejscu miała taki zakręt. On nie był pod dużym kątem, ale był jakoś po wariacku bardzo taki ostro zbudowany, że tam był nagły skręt w lewo, jadąc w kierunku Kijowa, czy tam Białej Cerkwi. No i przy tym zakręcie zobaczyłem, że stoi ciężarówka. To był taki gaz AA, przepraszam, MM, ten taki z tymi kanciastymi błotnikami przed nim. Taki gaz MM to taka podstawowa radziecka ciężarówka, była wtedy jedna z podstawowych dwóch. Radzieckiej produkcji ciężarówka, 1,5 tonka tak zwana.
że stoi i tak widzę, że o, zmienili model, unowocześnili, bo przednia szyba jest pochylona, a nie pionowa. I w ogóle jakaś taka trochę, ta maska trochę. I potem dochodząc do tego, zobaczyłem z przerażeniem, że to jest auto rozbite. Tylko przekoziołkowało, spadając z nasypu szosy na tym zakręcie i stanęło na koła samo. Po tym skoziołkowaniu stanęło znowu na koła i tak zostało. Się wypróżniło, bo wiozło, właśnie, wiozło takie ogromne bele drzewa, takie pnie, takie drzewne, grube. Prawdopodobnie trochę przeciążona była. I na to wszystko, ku nieszczęściu, ten szofer zabrał tak zwanych, no, tych okazyjnych pasażerów, takich tych łebków, jak to się w Polsce nazywało. To po wojnie to było bardzo pospolite, bo autobusów jeszcze nie było, a kolei nie było, no to jedna komunikacja właściwie taka była. Taką okazją się brało, no tam szoferowi się dawało tam rubla na papierosy czy coś, no i się jechał. No więc on nabrał tych ludzi na, bo to była niedziela rano. To była, na wsi 6 dni pracowało, z sobotą właśnie, tylko że w niedzielę było wolne, wobec tego był jarmark, targ, taki bazar, jak oni to nazywają, bazar tam w Białej Cerkwi, taki powiatowy bazar. No i do okolicznych wszystkie te kołchozy, sowchozy, no to były sowchozy tam, te cukrownicze, znaczy państwowe gospodarstwa rolne. Jechali, no wieśniacy tamtejsi ze swoich ogródków przydomowych, zawozili jakieś tam rzodkiewki, wiadomo, pomidory, no to co tam sobie, żeby inne jakieś potrzebne rzeczy za te pieniążki uzyskane ze sprzedaży kupić. Nawet ci tam posiadali na to, jechali, no a ten ich wszystkich wygruził, mówiąc z rosyjska, prawda, na tym zakręcie. A nie wiem, przysnął, czy nie wiem z jakiej przyczyny. W każdym razie, ja wiem, potem się, właśnie, to zaraz powiem o tym, to było ciekawe, że no wysypał, no jest masakra, oni już tam gapie siedzieli, tacy, to rano było, tak bardzo wcześnie rano, gapie siedzieli, no zaraz mi objaśnili, że to właśnie ludzi zabrali już, pogotowie ratunkowe już zabrało ludzi, natomiast on teraz siedzi i czeka na milicję. Siedział ten szofer tam na tej skarpie, tam siedział i cały taki złamany, papieros za papierosem palił, no miesza z tym. W każdym razie, a był w czarnym mundurze. Tak jak wojskowy, tylko czarny, bez żadnych dystynkcji, bez niczego, bez pasa. Czarny, to jest ważne. Więc ja wracając, bo w tamtą stronę tego nie zauważyłem oczywiście, i właśnie to było przyczyną tragedii prawdopodobnie, być może, tak przypuszczam, bo wątpię, żeby to był samobójca. Nie, to chyba tak było, jak sobie domyśliłem się potem metodą dedukcji. Otóż zobaczyłem, że przed tym zakrętem, od strony tej, co on jechał, na szarym, burym słupku, brudnym, poszczerbionym, był strzępek dosłownie blachy, jaki powyginany i całkowicie zardzewiały. Nic tam farby nie było żadnej znać, ani tam żółty, biały czy czerwony, nic. Sama rdza i pogięta blacha. To był znak drogowy, prawdopodobnie przed tym zakrętem, no bo stał przed tym zakrętem po przepisowej odległości, który był tak zaniedbany przez miejscowe władze, a pozaginany przez jakichś miejscowych chuliganów, że po prostu prawdopodobnie ten biedak, no bo on nie chciał tego na pewno zrobić, a załatwił swoje życie, zdaje się, do końca tym, on po prostu tego mógł nie zauważyć, a przyśpiony rano, przepracowany czy coś, jak w nocy jeździł, no to po prostu przyćmiło go i dlatego był ten straszny wypadek. I po co to opowiadam? Bo skojarzyłem sobie wtedy i to był taki zwrotny punkt w moim życiu, właśnie między tamtymi znakami, które poznałem na pięknej wycieczce, którą potem woził nas ten poczciwy, ten szofer tego poczciwego stryja, bo stryj sam nie jeździł, bo miał oczy chore. I on mi tam po drodze objaśniał te znaki, ten szofer, ale to nie. Więc w każdym razie ja się skojarzyłem wtedy na tej Ukrainie, w 1945 roku w lecie, lato 45 to było, już po skończeniu wojny, że znak drogowy to jest nie tylko dekoracja szosy i wygoda, że po prostu on ostrzega, kiedy zwolnić, kiedy tam powiedzmy uważać, że ktoś tam wyjedzie z boku. Więc nie tylko, że to jest po prostu kwestia życia i śmierci, że to jest bardzo ważna rzecz, znak drogowy.
I to jeszcze bardziej wzmogło to moje zainteresowanie tymi znakami. Więc to jest taki początek. Skąd mi się to w ogóle wzięło? No bo ja się nie odpowiadam, stąd mi się to wzięło, a później się kształtowało dalej. No oczywiście on jak obwiózł nas tam po tym terenie, tam do Halicza pojechał z nami, tam do tych ładnych miejsc, takie cerkiewki tam pokazał. No więc on jak jechałem, posadzili mnie na przednim siedzeniu, na jakiej poduszce taki, także już widziałem dobrze, do przodu. I on mi właśnie prezentował, ten szofer, to taki był Michał, sympatyczny, taki młody chłopak. Chyba to jego pierwsza praca była w życiu zawodowa. I on pokazywał mi właśnie na żywo. O, tu masz znak skrzyżowania, to jest taki trójkąt, taki w dół, tam dziobem, to znaczy, że tu trzeba przepuścić tych, co będą w poprzeki. No po prostu praktyczną lekcję mi zrobił w czasie tej jazdy, a wycieczka była całodzienna, więc ja nałapałem tej wiedzy do siebie dużo. I jeszcze bardziej pogłębiło to moją znajomość i w ogóle ja... Po prostu no coś było we mnie, że od początku mnie motoryzacja po prostu pasjonowała. Bo śmieszne, że ja na przykład już wtedy właściwie umiałem czytać, nawet nieudolnie pisać literki duże, te wersaliki tak zwane, a nie umiałem zupełnie tych tekstowych jeszcze. Miałem 5 lat. Bo ja się uczyłem, jak mnie prowadzili do takiego ogródka, żłobka takiego, no takie tak przechowalnia dzieci w czasie pracy rodziców. Taki ogródek Zamojskiego na końcu ulicy Foksal był, on to społecznik był, to udostępnił dzieciom okolicznym ten swój ogródek, żeby się tam bawiły, spędzały czas i tak dalej. W Warszawie. W Warszawie, tak, tak, w Warszawie. Warszawie. Na końcu ulicy Foksal. Tam był SARP po wojnie i Związek Plastyków, a takie coś. I zaraz, bo coś mi się popadło. A jak wyglądała sytuacja znaków drogowych zaraz po wojnie? Aha, no więc nie no, wtedy jeszcze też i po wojnie było ich mało, bo to były według tej jakiejś przedwojennej konwencji genewskiej, czy jakiej tam ustalone już, nie wiem, w 30 latach początku, czy jakoś tak, już były znaki drogowe, te troszkę rozbudowane, te takie pierwsze, nie wiem, we Francji, czy gdzie one się zaczęły, takie znaki już te znakowe, no bo na przykład Amerykanie to znaki drogowe jeszcze po wojnie mieli pisane, na takich pionowych kwadratach, znaczy dziobem w dół, dziobem w górę, takie rąby jakby kwadratowe i na tym były napisy, na tym była. Anglicy też już mieli jakoś te znaki wcześniej, a tak Polska przyjęła mniej więcej takie, jak Niemcy mieli podobne znaki, ale było ich mało. Był jeden z taki zygzak, to był dotyczący zakrętu jednego, czy kilkunastu, jak jest droga Sempertyniasta. To był taki Z skośny i później jeszcze, że one były te znaki, no właśnie, nie w prawo, nie w lewo, tylko w ogóle znak zakrętu, taki zygzak to był, czy w prawo, czy w lewo, to już trzeba było tam zobaczyć sobie w dalszym biegu jazdy. No ten krzyżak równorzędnego skrzyżowania, ten podporządkowanie przed drogą główną, oznaczenie drogi głównej, ten taki kwadrat żółty, to wszystko już było przed wojną, ale było ich w sumie mało. Więc łatwo się tego było nauczyć. A po wojnie były inne znaki? I po wojnie były właśnie te. Rosyjskie ale, i a to już rosyjskie co innego. To rosyjskie były w Rosji. Tutaj w Polsce to były takie polsko-niemieckie, że tak powiem. A ja już w 1945 roku wróciłem na szczęście do Polski, więc... A rosyjskie tych zakrętów i tak dalej, to też prawdopodobnie takie były, że nie pamiętam, bo zapamiętałem ten jeden, którego nie było widać, dlatego był ten wypadek. No i... Później po wojnie była pierwsza reforma tych znaków, to znaczy je unowocześnili, coś tam dodali, ale było tyle, ile było za okupacji niemieckiej tu na terenie Polski. I jak robiłem dyplom w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w 1958 roku. W Krakowie już. W Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak, na Wydziale Grafiki. To był, no tam jeszcze specjalność książka u profesora Chomicza, dodatkowa specjalność plakatu profesora Makarewicz, takie, ale główny to była moja książka, główna specjalność i z tego robiłem dyplom. I skorzystałem wtedy, że trzy tematy obowiązkowe, bo trzy trzeba było zrobić takie trzy dzieła. Jedno było dla dzieci, no to tam sobie tego pali się, lokomotywy, takie. To dla dzieci. Drugie zrobiłem no, dla dorosłych, właściwie trzecią nawet jeszcze dodatkowo zrobiłem, bo tak jakoś było, bo to zafascynowała mnie tego, a jak się, a zapomniałem, o budowaniu nowej huty taki był
zapomniałem autora, o budowaniu nowej huty, a ponieważ w Krakowie mieszkałem, jest to budowa nowej huty, czwarty temat był dowolny. No więc ja oprócz jednego z tych dwóch pierwszych do wyboru, właśnie o tej nowej hucie i to dla dzieci, to jeszcze zrobiłem ten trzeci z tych obowiązkowych dowolny. No więc oczywiście skorzystałem i zrobiłem na temat właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to się wszystko zazębiało razem. No ja już wtedy byłem udrogowiony, że tak powiem. Już od paru lat miałem motocykl. Już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów miałem wyjeżdżone. Miałem już oczywiście też bardzo dobry, tylko oczywiście auta wtedy jeszcze nie miałem, bo nie miałem za co. Bardzo dobry kurs prawo jazdy odbyty w LPŻ-cie miałem i prawo jazdy, to samo. I praktykę potem jeszcze po tym LPŻ. Także miałem to wypraktykowane już to drogownictwo, już miałem to w sobie, ja to czułem. I chętnie to zrobiłem, a poza tym wiedziałem, że no nieraz niestety byłem świadkiem jakichś takich właśnie przykrych zdarzeń, a poza tym uciążliwości jazdy w czasie, kiedy miało się do czynienia z takimi no, analfabetami drogowymi, a mieli za co to jeździli. No więc zrobiłem taką rozkładankę, znaczy na to dyplomowe zadanie. Zrobiłem taką rozkładankę. To był z arkusza, tak jak Bystro, 70 na 100 ten format, na wzdłuż pocięty na paski, na wzdłuż, ja się nie pamiętam, czy na wszerz, w każdym razie na paski i te paski, ten taki pasek obustronny zadrukowany, ale ja oczywiście to robiłem ręcznie, więc jeszcze nie był wtedy zadrukowany, tylko namalowany, narysowany z naklejonymi tymi przezroczami, z napisami, drukiem złożonymi. No i to się tak zaczynało. To była taka propagandowa rozkładanka, żeby łatwiej weszła w rynek, w propagandę, żeby po prostu no, przyjęta łatwiej została. Zresztą bardzo mi się to podobało, to wszystko. Więc to było tak, że od dołu do góry, ten pasek był tak, rozciągało go się taką harmonijką, rozciągało się i był taki pasek wprost, tak pionowo się na ścianie na przykład można sobie było powiesić, ale rozłożyć przed sobą i pionowo od dołu zaczynając do góry taką lekko sperspektywioną drogą jechało się jak gdyby. Zaczynała się od dołu i szła do góry. I tak się czytało, bo chodziło mi o to, że na samym początku na dole najszersza była ta jezdnia, tak perspektywicznie, bo no tak to z tej perspektywy. Coś tak jak się na tej obecnej, tych symulatorach jedzie, prawda? Przed sobą ma się tą w tym symulatorze drogę i tak jedzie się, to się tak wydaje, że się jedzie rzeczywiście. Więc tam stało takie auto, to była Warszawa, czerwona oczywiście, bo to dziewczynom się podoba czerwone auto zawsze. Więc taka Warszawa stała i taki przystojniak otwierał drzwi przednie. Czy przednie, czy tyle, już nie pamiętam, otwierał drzwi tylne chyba i stał obok i otwierał te drzwi tylne i zapraszał na przejażdżkę tym autem, tym autem zapraszał i objaśniał, że to jest świetny samochód produkcji żerańskiej fabryki samochodu tej FSO, z produkcji, tej z licencji radzieckiej, samochodu Pobieda i to jest najwłaściwie porządniejszy samochód tej klasy, w całym tym RWPG, czy jak to się to nazywało, więc zaprasza, a doskonale noszący na wyboistych drogach, takie świetnym ogrzewaniem w zimie. Taka krótka, taka drobniutkimi literkami na dole była taka wstępna propaganda tego auta, bo tak liczyłem, że to może żelań wydrukuje jako reklamówka swoich produktów, że wydrukuje. No i to napisałem właśnie tak, więc to był tak wstęp. No i potem dalej był taki napis. Powtarzało się to autko w tej perspektywie ulicy w jakiejś tam odległości i był napis znowu, że no a po drodze, czy to tam już nie pamiętam, a po drodze zapoznamy się z obowiązującymi obecnymi przepisami ruchu, bo może ktoś kupi sobie jakiś pojazd i to mu się przyda. No i zaraz był pierwszy ten znak zakrętu chyba. Prawo, tak, bo to było tak skośno w lewo, co się zaczynało, prawo, potem w lewo, potem tam było jakieś takie znowu skrzyżowanie, no z podporządkowanymi drogami, potem było, potem na końcu tego arkusika było z drogą główną skrzyżowanie, no więc takie były
takie były, tam jeszcze jakieś równorzędne skrzyżowanie gdzieś było, więc to, nie, to już było po drugiej stronie równorzędne, więc takie było, a to na bokach były jakieś pola, łąki, jakieś takie drzewka, wierzby, niewiele, takie wszystko takie trochę rozmazane, takie taka pejzaż taki polski typowy, jakieś tam chałupka gdzieś coś tam. No i te wszędzie tam przy każdym znaku było objaśnienie, a jeszcze oprócz tego takie były, jak troszkę było luzu między jednym a drugim znakiem i jakimś tam sytuacją, no bo to znak, ale to zawsze ten znak poprzedzał sytuację jakąś. Na przykład auto nadjeżdża z prawej strony, aha, tu był krzyżak na znaku, no to trzeba go puścić, bo to z prawej strony, no wiadomo, to już wszyscy to wiedzą. Więc tam powtarzało się to autko jako taki punkcik coraz mniejszy, dalej tam perspektywy. I między tymi opisami krótkimi bardzo, ale takimi kompletnymi tych znaków i konsekwencji tych znaków, co trzeba, jak się według nich zachować, to były takie jeszcze zbawienne hasła w rodzaju na przykład nadmierna szybkość jest najczęstszą przyczyną wypadków, a im jest większa, tym cięższe będą skutki ewentualnego wypadku. I to właściwie nadal jest teraz po 40, po 50 czy ilu tam, a po prawie 60 latach nadal jest to aktualne, może nawet jeszcze bardziej teraz, bo jest większy ruch i tak dalej, auto są szybsze. No więc takie zbawienne teorie były, które no jak ten Lenin przysłowiowy, są wiecznie żywe. Więc ja kończył się ten pasek papieru, więc obracało się to i znowu od dołu do góry i zapadał zmierzch. Już pejzaże nikły w takiej szarości, przechodziły w taki lekko, taki szaro-granatowy kolor tego całego tła. No, zmrok się robi, trzeba zapalić reflektory, znaczy światła włączyć trzeba. No, ale ktoś za nami jedzie. Przepraszam, nie, to było później, a jedziemy, tutaj dojeżdżamy do kogoś, kto wolniej jedzie, będziemy go razić, musimy przejść nad krótkie światła. No i takie pedagogi, a z przeciwka coś jedzie, no to musimy przyjmować. Więc wszystkie te komentarze i to na tym pasku papieru, na obostronnie zadrukowanym, wszystko mi się tam mieściło. A jak zmieściło, no to właśnie na tym polegał ten majstersztyk, bo starałem się jak najlepiej dyplom zrobić, bo to było tak, jak człowiek nie zna akademii, to do woja miał iść, prawda, na te 3 lata, czy na ile wtedy. No ale ja bym nie poszedł, bo miałem już studium wojskowe zrobione, no ale licho wie, jakby to było. W każdym razie chciałem też skończyć tą akademię, no jak należy. Czy to były pierwsze materiały szkoleniowe wtedy w Polsce? W ogóle jak wyglądała motoryzacja w tamtych czasach? A proszę pana, właśnie, dobrze, że pan to powie. Więc akurat był straszny głód wszystkich. Aha, jeszcze tylko chcę skończyć z rozkładanką. Zaraz to powiem. Więc tamten mrok zapadał i zaczynało się miejscowość, takie miasteczko jakieś. I problemy miejskie ruchu. I dobrze mi to wyszło na tym te semafory, bo jedno skrzyżowanie było z tą regulacją świetlną, więc wyszły mi te semafory. Ci z tej, mają czerwone, no wiadomo. Ale pasek papieru się kończył, już zupełna ciemność, noc. Pasek papieru się kończył, no to teraz zapraszam na kolację, bo tam restauracja taka była za ogródkiem narysowana, ale oczywiście kolacja będzie bez alkoholu, bo alkohol to jeden z największych wrogów kierowcy i tak dalej, i tak dalej. I to było zamknięcie całego tematu. Także wszystko było w tym, w takim jednym kawałku papieru, dzięki temu, że to jeszcze wtedy było mało znaków. I zaraz, co to pan spytał, przepraszam? Czy to były pierwsze materiały szkoleniowe? Tak, tak, nie były pierwsze. Nie były pierwsze, bo to jeszcze jakiś inżyniera Grudnia, to był taki podręczniczek malutki z okresu okupacji, za okupacji hitlerowskiej wydrukowany. On służył Polakom bo to po polsku było, no taki według niemieckich tych przepisów, które zresztą były zgodne z polskimi, zdaje się, ściśle wtedy. I ja nie byłem w Polsce wtedy, ale tak dowiadywałem się od miejscowych. Więc Jak wyglądała też motoryzacja w tamtych czasach? Zaraz, moment, motoryzacja, ale brak podręczników. Motoryzacja dopiero się zaczynała, oczywiście, znaczy ona była, no państwowe auta i tak dalej, ale indywidualna motoryzacja właściwie była jeszcze w powijakach, można powiedzieć. No jakiś tam sprzęt po niemiecki był, jakieś tam takie, te już zaczynała się, no była produkcja tych polskich motorków, ale to były tylko 125, to jest HR-ki wtedy i WFM-ki już się zaczęły. O właśnie WFM-kę taką też miałem kiedyś, więc
bo to już był pierwszy motocykl polski rasolowanym tyłem, więc no, trzeba było swoją dziewczynę szanować i nie trząść, więc oczywiście kupiłem tą WFM-kę z tym rasolowanym tyłem, ale to też była 125, ledwo lazła pod górę, bo no ale mniejsza z tym. Ale się jechało, a uwielbiałem turystykę. Telefon. Dobra, wracamy. Jeszcze tego wyłączymy, wie pan, tego mojego. Tu leży. Ten drugi jest chyba wyłączony. A tego wyłączę. Dobra, może nie będzie nic zły. WFM-ka i stan motoryzacji i... Motoryzacji. I brak podręczników. Więc... Można? Można. Więc podręczniki były, ale były to podręczniki przestarzałe, dlatego że po wojnie zmieniły się przepisy troszkę. I tam był podręcznik, jeden był inżyniera Grudnia, właściwie tylko w antykwariatach on był. Drugi był, następny był Olechnowicza. To już był wydany po wojnie, ale tam były błędy, bo ja nie wiem, ten Olechnowicz, no nie wiem, no nie wypada nic o tym mówić, jako poniekąd konkurencie, ale on wtedy to wydał, ale tam się nie zgadzały niektóre rzeczy. A trzeci to był, chyba najlepszy to był... Popławskiego, chyba Popławskiego się nazywał ten autor. To było znowu o tyle rewelacja, że on rysował, znaczy rysunki miał, ilustracje, tak jak się z auta widzi jadąc przez szybę. Że nie na planikach, takich perspektywkach, jak inni wszyscy, tylko w ten sposób. Ale te podręczniki momentalnie zostały wykupywane. Ich nie było, jeżeli to w antykwariacie jakiś obszrąbany się zdarzył, ale one tylko właściwie już myliły, bo były przedawnione. Poza tym były różnice w przepisach. Rosjanie jeździli, ci co w Polsce się znaleźli razem z frontem i potem jeszcze zostawali w tych bazach, oni jeździli po rosyjsku. Ci znowuż Polacy jeździli po polsku z okresu okupacji i przedwojennych czasów, to jeździli po polsko-niemiecku. I były różnice nawet w pierwszeństwach przejazdu rosyjskich, a polskich wtedy. Potem się one zjednoczyły bardzo szybko, zaraz po wojnie Rosjanie to, znaczy Związek Radziecki, tak prawidłowo mówiąc, oni to ujednolicili, że już mieliśmy wszystkie jednakowe, ale znaków było mało. I dopiero pierwsza reforma znaków, nie wiem jak w Rosji, ale w Polsce była jakoś jeszcze w 40., koniec lat 40. chyba. No i, ale podręczników dalej nie było. Nie wiem, zdaje się, autorów nie było, czy bali się wydawać, że za chwilę się przepisy zmienią i książek nie było. Nie wiem. W każdym razie nie było. A jak były, to były momentalnie, tak jak ten Popławski ostatni, no to momentalnie wykupiony. Wobec tego była posucha zupełna podręczników. Nawet nie było materiałów takich tych dydaktycznych, dla kursów szkoleniowych, także to tam wszystko było rysowane na tablicy, że, także ja trochę zarobiłem na stołach takich plastycznych, treningowych właśnie dla kursów tych ośrodków szkoleniowych, bo to się takie makiety robiło, takie autka zabawkowe, takie matchboxiki to tego i się to, na tym trenowało. To właśnie dobra nauka była, ale w każdym razie to był moment, dobra, wobec tego nie miałem śmiałości, nie wiedziałem gdzie z tym iść czy coś, bo marzyło mi się, żeby to wydać. I na szczęście dostałem wyróżnienie za ten dyplom, bo się bardzo spodobał, no bo był rzeczywiście na czasie, jakby to powiedzieć, przydatny społecznie, co wtedy bardzo się liczyło, prawda, społeczna praca, wszystko tam dla społeczeństwa. Czyli on był taki no, trafiony w moment. No może dobrze zrobiło, że to ta Warszawa, ten polsko-PRL-owski samochód, tam był taki no, zareklamowany poniekąd. No w każdym razie, przede wszystkim to była bardzo wygodna rzecz do nauki. A dlatego właśnie zrobiłem rozkładankę, bo był głód jeszcze do tego papieru. Polowało się na papier toaletowy, polowało się na zeszyty, prawda, bo wykupy reglamentowany był, także brakowało papieru. Również tam drukarnie drukowały na kiepskim papierze albo w ogóle nie drukowały. Także rozkładanka załatwiała sprawę 100 książeczek, mogła załatwić jedna rozkładanka. Bo tak robili. Rozwieszali w szkole na przykład na ścianie dwa komplety. Jeden frontem do klienta, tym awersem do klienta, a drugi rewersem, powiedzmy tak. Na ścianie takie dwa kompleciki powieszone. Jako całość,
front i odwrocie, załatwiały sprawę dla 100 uczniów szkoły, czy iluś tam kierowców i pracowników bazy transportowej, bo kierowcy też, na przykład ci, co byli jeszcze za okupacji, jeździli jako polscy niewolnicy, to oni mieli inne nawyki. Po wojnie wchodziły już troszkę inne, tam zmodernizowane, no to właśnie znaki nowsze, no to dla nich to było pożyteczne wszystkich. A mnie to cieszyło, że tak to się momentalnie przyjęło, bo zostało to wydane. A jak zostało wydane? No właśnie w prosty sposób już potem, bo ja oczywiście byłem, no nie wiedziałem, co z tym dalej robić, ale wpadłem na dobry pomysł. A zanim jeszcze tego, to rektor, ten, to był profesor Mieczysław Wejman, to był wybitny znawca malarstwa i grafiki, znana postać w świecie sztuki, on dodał mi odwagi. Dodał mi odwagi, bo jakoś tam był, akurat się, jak ja byłem miałem dyżur na wystawie tej po skończeniu roku akademickiego, zawsze była wystawa prac studentów, no to tam na dyżurze byłem, pilnowałem, żeby tam nie kradli zwiedzający. Ach, to było największe wyróżnienie, jak komuś ukradli, to wtedy taki student był dumny, że mu ukradli, bo to znaczy to jest, społeczeństwo uznało, że po prostu nie może się przed tym oprzeć, no i zwijało to i miał puste miejsce i wszyscy mu gratulowali, koleżanki, koledzy, że jego dzieło poszło pierwsze do narodu. No, ale mniejsza z tym. W każdym razie byłem na tym dyżurze i akurat jakiś wiceminister wtedy, to nie był Motyka, tylko to był wiceminister, nie pamiętam jak się nazywa. I oczywiście ta cała Areopag Akademia oprowadzał go po tych wystawach. Akurat tam na tym Huberta ulicy, tam gdzie był Wydział Grafiki i Architektury i Grafiki, akurat ja na tej grafice tam siedziałem, tam w którejś tej salce. I oczywiście jako szef kompanii tej całej tej pedagogicznej, rektor Wejman oprowadzał tego wiceministra po tej wystawie. Jak mnie zobaczył, to na chwilę się tam oderwał od nich i krzyknął na mnie, że widział mój dyplom, gratuluje, krótko, bo się spieszył, widział mój dyplom, gratuluje i powiedział z takim naciskiem, pan musi to wydać, musi i zarobić na tym. I to były jego słowa, które mi tak dodały odwagi, że po prostu no jak to, no dosłownie jak uskrzydlony się poczułem i wystartowałem. I zarobił pan? Proszę? Zarobił pan na tym? O, zaraz powiem. Więc proszę pana, wystartowałem, ale też tak po drabinie, też nie było to łatwe potem. Zupełnie nieprzewidzianego względu. Ile czasu mi zostało, nie wiem, to jeszcze może zdążę powiedzieć. To proszę mówić. Więc. Ja myślałem sobie tak, no akurat jakiś tam, zobaczyłem, jakiś tam milicjant kogoś tam mandacił, nagle wpadłem na pomysł, aha, no i poszedłem do Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Krakowie, do tej, jak to tam się nazywało, Komendy Ruchu Drogowego, czy jakoś tak. No i poszedłem, oczywiście postarałem się pójść do samego tego naczelnika, a naczelnik okazał się bardzo bystry, taka inteligentna twarz, taki drobny człowieczek, ale bardzo to świetny fachowiec okazało się potem, bo ja potem im tam uboczne ulotki robiłem, różne rzeczy propagandowe, jak tam, no... Propaganda ruchu drogowego. Wydział czy coś jakoś, Komenda Ruchu, Wydział Ruchu Drogowego, jakoś tak to się nazywało. No w każdym razie on tak wziął, tak z takim stoickim spokojem to popatrzył. No i powiedział, że oni tego nie wydadzą, dlatego że nie mają funduszy, że wydają tylko drobne rzeczy, a poza tym i tak zawsze to tylko z pieniędzy sponsorów, takich jak PZU czy TTT, to było Towarzystwo Przewoźności Transportowców, a takie jak tam. Że nie. No to ja się zmartwiłem, ale on zaraz spojrzał jeszcze trochę łagodnie, ale żebym ja pojechał z tym sobie do Warszawy, do Komendy Głównej. Bo w Komendzie Głównej to oni może mają jakieś fundusze, a jak nie, to oni te fundusze tam zorganizują, jakichś sponsorów, że oni może się tym mogą się tym zainteresować. Ja bym na to pojechał. No i widocznie tam już zaanonsował mnie przez telefon, bo jak tam pojechałem, to ten komendant główny tego ruchu drogowego, Komendy Głównej tej na całą Polskę już tej głównej Komendy Milicji Obywatelskiej na Puławski, było w takim nowoczesnym budynku, i przyjął mnie no dosłownie wręcz entuzjastycznie. Entuzjastycznie, że o tak, tego owego, tam zaczął to oglądać i tylko mnie natychmiast zmartwił. Powiedział tak, ale całe to niestety musi pan przekomponować, przebudować zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej, dlatego że nie powiedział już jaki tam czas, czy w ogóle nie określił, że wkrótce zmieni się cały kodeks drogowy, dojdzie 2-3 razy tyle będzie znaków drogowych i wszystko to się po prostu panu tu nie zmieści, a spłyca z tego po prostu szkoda. No jak powiedział, że szkoda, to już mnie to trochę podniosło, bo powiedział, znaczy jak to muszę zrobić. Ja to wszystko wysłuchałem. Wysłuchałem, a świetny człowiek to się potem okazał. To bystry był i to był taki samochodziarz z krwi i kości, bo on cały szlak bojowy aż do Berlina zrobił z Armią Polską jako oficer samochodówki polskiej, tej kościuszkowskiej. A do milicji go przesadzili, żeby tą milicję unowocześnił i w ogóle jakoś tak no, dodał jej ikry jako taki no, wypróbowany wojskowy. No wiadomo, wojskowy kierowca i w ogóle oficer wojskowy samochodówki, no to ma ciężkie życie i dużo się nauczy, jak przeżyje. On przeżył. No więc tam go na tego komendanta dali. To był pułkownik Henryk Gałecki się nazywał. O, taki brunet postawny. Bardzo fajny był. No i on powiedział wszystko, jak mam to zrobić. Czy zrozumiałem? No oczywiście jak zrozumiałem. A z czego pan to zrobi? Powiedział, no to będzie nowy kodeks już niedługo to od tego. No ja oczywiście o tym nie wiedziałem, bo tam królowała wtedy w PRL-u tajemnica państwowa i tacy jak ja, no to nie wiedzieli, że będzie zmiana przepisów, znaków i tak dalej. A on oczywiście wiedział. Tylko mi co z naciskiem powiedział, co mnie uratowało. Popatrzył na mnie i powiedział, no to cześć, ale musi pan to zrobić szybko i dobrze. Dlatego, że to wyda panu wydawnictwo komunikacji. No to ja odżyłem. Wydawnictwo komunikacji. Już nie myślałem o tym, że będę miał znowu kupę roboty, żeby to przebudować i że padnie właściwie mój cała artystyczna koncepcja tego projektu. Bo jak to się nie będzie mieściło, to nie można od podłogi do sufitu robić rozkładanki, tylko trzeba ją zrobić. Tak on zresztą powie. On mi scenariusz cały zrobił tego, jak mam to zrobić. I żebym to zrobił normalnie jak książka, tylko nie książka, a rozkładanka. Żeby to też można na ścianie rozwiesić, ale tak wzdłuż ściany, a nie z podłogi do sufitu. No, tak to wziąłem, jak to się mówi, zakasałem rękawy, zrobiłem, akurat wtedy były wakacje, no więc miałem czas, zresztą akademia już była skończona, tylko że po prostu to był taki luźniejszy trochę czas. Zrobiłem to wszystko, zrobiłem to wszystko, bo miałem czas, bo ja na studiach to miałem bardzo mało czasu, dlatego że ja nie miałem stypendium z różnych względów, nie miałem stypendium tam dziedzicznych i tak dalej, więc nie miałem stypendium, natomiast musiałem sobie radzić sam. I to dziedzicznych? Mnie troszkę... Proszę? Dziedzicznych? Dziedziczne. No ten majątek dziadka, ja nie wiedziałem nic o Katyniu, ale potem się okazało, że dziadek katyński w tym mordzie zginął, no więc ojciec był w powstaniu warszawskim, potem jeszcze u generała Maczka, straszne pochodzenie miałem. Więc nawet się nie starałem o stypendium, nie miałem go od początku do końca, ale musiałem sobie radzić, no to sobie radziłem. A traf szczęśliwy był taki, że studia wojskowe akurat się zaczęły po pierwszym roku bez studium wojskowego. Na drugim roku studium dla trzech uczelni artystycznych, dla Akademii Sztuk Pięknych, dla Wyższej Szkoły, tej Wyższej Szkoły Aktorskiej, dla Szkoły Muzycznej. Dla tych trzech szkół zrobili studium wojskowe i dla WSWF-u, to AWF-u później, zrobili studium wojskowe wtedy, bo przedtem tam, już nie wiem, UJ-u miał zdaje się o rok wcześniej, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie dla nas sobie. I jak zrobili, to znowu było to samo, co z tymi autami, bo to była genialna gospodarka planowa. Oczywiście brakowało podręczników, bo studiów wojskowych się tam mnożyło. Samo AGH kilka tysięcy studentów szkoliło, kilka tysięcy studentów Akademia Górniczo-Ochotnicza. No a podręczników nie było, więc to robili, wpadli na pomysł ci kierownicy studiów. Na szczęście to byli no też udani ludzie tymi kierownikami studiów, zwłaszcza tych naszych trzech uczelni artystycznych, ten niezapomniany pułkownik Bal, Jan Bal, inni też, mniejsza se. Chodziło o to, że do szkolenia na dany wykład trzeba było szybko zrobić planszę, dosłownie z dnia na dzień, albo tam powiedzmy z wyprzedzeniem 2-3 dni, zrobić planszę. I ja stanąłem na nogi finansowo, właśnie miałem zaraz aparat fotograficzny, a to bo właśnie później motocykl kupiłem już na któryś tam roku, także jeszcze grubo przed dyplomem. A w 55 roku kupiłem na wiosnę pierwszy motocykl, więc dlaczego? Bo tak się złożyło śmiesznie,
że to było, potrzeba było zrobić na wykład najbliższy tam za parę dni o czołgach, bo to była piechota oczywiście, jako ten specjalność tam wojskowa tych naszych studentów, ale o wszystkim trzeba było troszkę wiedzieć. Więc czołgista miał przyjść na wykład i miał mu się przygotować plansze ze szkoły. No takie proste plansze tych trzech czy czterech typów radzieckich czołgów wtedy przez nas używanych, znaczy przez Polskę i kraje te sojusznicze. No to był ten oczywiście ten fenomenalny, ten T-34, ten legendarny, był JS, tamten, ten ogromny, było działo pancerne tam na podwoziu któregoś z nich, no jakaś tam armata jeszcze, ta czołgowa, sam mówię, jakieś takie. I trzeba było trzy plansze zrobić. Właśnie ten JS, T-34 i działo samobieżne. Trzeba było zrobić te trzy plansze, narysować. I jacyś tam, nie wiem, czy zgłosili się dobrowolnie, czy byli mianowani, chyba dobrowolnie, bo liczyli na to, że zarobią, ale to była praca społeczna i nikt na tym nie miał zarobić. Więc mieli zrobić, chcieli się pokazać, tam pochwalić, czy to, że oni to zrobią. No i wzięli to, ale w żaden sposób nie mogli się z tym poradzić. Bo te książeczki były niewyraźne, druk fatalny, chemigraficzny na papierze takim, no powiedzmy, lepszy od gazetowego nieco, ale prawie. No więc to wszystko było niewyraźne. I zrobić z malutkiego rysunku w książeczce takiej z radzieckiego, tego z rosyjskiego tłumaczony na polski i tego jeszcze tam z rosyjskim z opisem, bo oni też mieli jakoś słabo. No ja miałem trening 5-letni rosyjskiego, więc znałem go jak polski. No i ja to jeszcze po polsku zresztą już była chyba książeczka, już nie pamiętam. Więc w każdym razie trzeba było zrobić te czołgi. No to ja te czołgi, znaczy te czołgi oni to wzięli, ja nawet miałem ochotę to zrobić, ale oni to wzięli, a ja miałem, bardzo mi łatwo się rysowały, tak mojemu ojcu konie, tak mnie wszelkie zmotoryzowane maszyny. Obojętne co to było, czy samolot, samochód, motocykl, to wszystko, zwłaszcza samochód. No to czołgi, no nie rysowałem czołgu, bo to z natury, broń Boże, to można było wylądować w kiciu, że jakiś szpieg angielski, ale po prostu no, nie interesowały mnie. Cywilne tylko powiedzmy. No i ja kiedyś tak szedłem właśnie na dosłownie dzień przed tym wykładem i patrzę, idzie naprzeciw na policji Smoleńsk, to było w Krakowie, idzie taki ponury wieczór, jakiś drżysty, październikowy czy listopadowy, idzie mój kolega, taki Jasiu Bodzic, niesie jakiś brunony pod pachą i taki załamany, co się stało, nieszczęście, Marek, ratuj, bo nie możemy sobie poradzić z tymi czołgami. On wiedział, że ja właśnie motoryzuję. No ale co ratuj, no przecież jutro ma być wykład, no a tu już wieczór. No ale tego, no przecież, no co, to ten bal nas wykończy, no przecież, no skalpuje, no przecież, no mieliśmy to zrobić, a do tej pory wszystko to nie wychodzi. No ja nie wiem, że może ja znam czołgi, ja powiedziałem, nie znam czołgów, ale pokaż o co chodzi. No i wziąłem to, myślę sobie, no trzeba sprawę ratować, no bo rzeczywiście jak kierownik studium będzie miał, no nieprzyjemną sytuację, a lubiliśmy go, bo był dobry dla nas i fajny był człowiek, no to trzeba jakoś się nawzajem ratować. Wziąłem to. Oczywiście rano myślałem, że na tym apelu porannym tam, że zemdleję ze zmęczenia, bo ja nie wiem, czy 2 godziny spałem, czy mniej. Ale zrobiłem wszystkie 3 plansze. Zrobiłem wszystkie 3 plansze w ten sposób, że byłem na filmie poprzednio, bo mi mama powiedziała, że jest świetny rosyjski film, Wielki Przełom, żebym koniecznie poszedł na ten film, bo większość tam jest dokumentalnych zdjęć. Ja widziałem te czołgi w ataku i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jakbym je widział z natury, te czołgi, w rzeczywistości, więc ja je znałem. Pamiętałem, młoda pamięć jeszcze wtedy była dobra. No i ten. A co nie wiedziałem tam przy gąsienicach i tak dalej, bo na filmie one tam szybko jechały, tam chlapały tym błotem, tym wszystkim. I tu mi nasunęło pomysł, że wszystkie te czołgi, to tuszem się malowało tuszem na brystolowym takim rozprostowanym arkuszu 70 na 100. Wszystkie te czołgi zrobiłem w ataku. Jak pryskają błotem, tu jakiś hełm niemiecki leży, tam jakaś wintowka, tego na boku jakiś tam, po jakiś tam, błoto i chlapią. I tam, gdzie nie wiedziałem, jak narysować rolkę przy gąsienicy czy coś, to tam akurat chlapałem to błoto. Tuszem to dobrze wychodziło. No i to zrobiłem, przyniosłem rano na apelu tego. Plansze są, były zwinięte w rolę. Do kierownika studium, tam do tej kancelarii zanieśli. No i
przyszedł czołgista, zresztą bardzo sympatyczny facet i na poziomie wykład miał bardzo ciekawy. Przyszedł, no i mieli mu przynieść te czołgi. I nagle stał się dla mnie cud, który właśnie napędził im dosyć dużo zarobku do końca studiów. Do końca studiów. Taki dziwny traf. To tak mówią, nie ma cudów. Ja znam cudy i mówię, że ja, pytali mnie nieraz, czy wierzę w cudy. Ja powiedziałem, nie wierzę w cudy, bo ja wiem, że są. I to był właśnie cud. Bo dlaczego akurat ja mogłem, najbiedniejszy finansowo właściwie chyba z tych, bo tam były synowie, tam córki przodowników pracy, no to oni mieli mniejsza z tym. Więc w każdym razie ten bal, pułkownik wszedł na salę z tym rulonem pod pachą do tego oficera, co prowadził tego kapitana, tego czołgisty, bo on już zaczął wykład, no i właśnie czekał na te plansze jakieś. I wszedł i stanął cały taki zarumieniony. Kto mi zrobił te czołgi? No więc ten Jasio Bodziński, tam jeszcze dwóch, bo trzech, bo wstali i czekali jak na wyrok śmierci. A ja też stałem, no bo praktycznie ja to zrobiłem. Bal się wtedy rozpromienił, bo myślał, że wszyscy cztery zrobili. Ale potem się wyjaśniło, że to tylko ja robiłem, bo oni uczciwie powiedzieli, że oni tego nie robili, tylko to Marek robił. Uczciwi byli. No więc i bal wtedy buchnął i to cała akademia potem to, jak mnie ktoś zobaczył, to no, ten od tych czołgów. Marek powiedział, no wreszcie mi ktoś zrobił czołgi takie jak trzeba. Takie właśnie te niezwyciężone radzieckie czołgi, przed którym się nic nie oparło, że jak one szły w ataku, to tak właśnie wyglądały. Pod Kurskiem gdzieś tam, bo on był też weteranem, z nad Oki do Berlina szedł, przez Małopomorski, przez najgorsze, ten bal pułkownik, to był zasłużony człowiek, miał piersi, mu brakowało na ordery, jak to mówili. No więc on to docenił. No, wreszcie mi ktoś zrobił czołgi. Tak. I to są czołgi z jajami. I to było to słynne jego powiedzenie, czołgi z jajami. I potem wszyscy się ze mnie śmiali, że to jestem autorem czołgów z jajami. I to mi zrobiło to, że później, jeszcze tam były jakieś plansze do robienia takie społecznie, ale później jak gigantyczne studium wojskowe potrzebowało pomocy naukowych, a nie miało plastyków, bo to była Górniczo-Hutnicza Akademia. Potem to się rozciągnęło na inne studia też. To tam była artyleria. Tam była artyleria, a z artylerią to znowu ciekawa sprawa w naszej rodzinie, bo wszystkie Sigmundy, znaczy ja jestem Sigmund, wszystkie Sigmundy, jak pamięcią sięgnąć, a najdalej sięgał mój ojciec, który już niestety nie żyje, on przede wszystkim artylerzysta polowy, wszyscy byli artylerzystami. Ja byłem piechocińcem, ale potem też cudem dziwnym przechrzcili mnie WKR do... Jak brakowało technicznych broni, a trzeba było je organizować, no to z piechoty na przeszkolenie wysyłali, nieważna sprawa, uboczna. Więc dzięki tym czołgom z jajami, jak ten kierownik studium, czy wicekierownik przyszedł do naszego kierownika, żeby oddelegował mu jakiś no, dwóch, trzech plastyków, ale takich dobrych, wypróbowanych, żeby zrobili mu tam w studium wojskowym całą serię ogromną plansz do szkolenia artyleryjskiego. Oczywiście ubocznego też, piechocińskiego, czołgowego, ale wszystkim artyleryjskiego. To było bardzo trudne. Pana główne dzieło, instrukcja o znakach i sygnałach na drogach, to jest wiele lat później, prawda? Tak, wiele lat później, bo to był 1900, dyplom 1958, a instrukcja to było 58, a 75, więc 75, a instrukcja też tak pół cudem właściwie mi wpadła, znaczy nie pół cudem, bo to już, to był łańcuch, nie, to był właściwie łańcuch już, no nawet od tych, nawet nie tych czołgów z jajami, a od tych znaków na tej szybie w tym Opelku tego mojego kuzyna. On tego Opelka kupił używanego, ale w dobrym stanie od jakiegoś lekarza znajomego, więc od tam, właściwie tamtego. Poprzez tą ukraińską, ten szok na Ukrainie, jak zobaczyłem te skutki tego wypadku. Bo, no i tak. Więc tak, więc instrukcja. Chodziło o co? Może powiemy kilka słów o tej instrukcji, co to jest tak, dokument? Tak, no więc właśnie ta instrukcja, skąd instrukcja? Bo była wydana w 1960, pierwsza instrukcja znaków i sygnałów na drogach. To była taka skromna, bardzo zwięzła książeczka.
po... I to jeszcze nie pan był autorem tej pierwszej. Nie, nie, nie. Po pierwszej 1960, więc to było wydanie takie, no taka broszurka, nawet ładną okładką, taka broszurka po pierwszej modernizacji i rozszerzeniu, po pierwszym kodeksie drogowym, który wprowadził już jako taki kodeks drogowy, nie tylko jak tam dziennik ustaw z małą tam ustawką, jako, tylko który porządkował po wojnie właściwie po raz pierwszy i dostosowywał według tej jakiejś tajemniczej konwencji genewskiej, która się wtedy zaczynała, jeszcze Unii nie było wtedy, i jakoś w Europie porządkowane były znaki, no bo w Europie był bałagan. Po wojnie każdy miał oznaczenia jakieś tam trochę inne, już nie mówiąc, że połowa, no nie połowa, ale dużo krajów miało lewostronny ruch. Szwedzi przecież mieli, nie tylko Anglicy, lewostronny ruch, Czesi mieli prawostronny już, bo im Niemcy wprowadzili, ale do 1939 roku w Czechach się jeździło lewą stroną, tak jak Galicji Polskiej przed I wojną światową pod zaborem austriackim, bo to w Austrii też się jeździło lewą stroną. Dopiero Hitler tam prowadził prawostronny ruch, a kto wymyślił prawostronny i prowadził, to nie wiem. W każdym razie wcześniejszy ten dziewiczy taki logiczny był, bo lepszy właściwie był lewostronny. No nie lepszy ze względów technicznych, a lepszy ze względów wzroku, no mniejsza z tym, to potem wytłumaczę jak zdążę, bo to bardzo ciekawy też problem był. I w 1975 roku ta instrukcja pierwsza stała się przestarzała w jednym momencie, jak też tam z powodu tej konwencji genewskiej jakiejś i tam porozumienia jakiegoś tam międzynarodowej, no dogadali się jakoś, żeby wreszcie łatwiej było jeździć z kraju do kraju. Pomimo tak zwanej żelaznej kurtyny, dogadali się, bo to był wspólny interes. I u nas wprowadzono ten drugi kodeks drogowy, który wprowadził całą masę nowych znaków. No ale to znaków, przepisów, tam uściślił właściwie przepisy dotychczasowe, więc, ale to tekstem to sobie można pisać kodeks karny, że jak tatusia mamusie zaciukasz, to tamto, ale to tekstem wystarczy. Natomiast w tych ruchowych sprawach drogowych to łatwiej jest tłumaczyć narodowi wizualnie, rysunkami, wzorami znaków no, kolorowymi w załączniku do kodeksu i tak dalej. Ale to wszystko było maleńkie. Było maleńkie. W związku z tym wszyscy malowali, robili znaki, już nie mówię tylko, że w Czechach inaczej, w Niemczech inaczej, w Polsce inaczej. Te sylwetki, te dzieci, jedne były takie, drugie były takie, ten robotnik tam, no jednym słowem, te sylwety, to jak to się teraz mówi, to jak pitografy, one były zupełnie po wariacku zróżnicowane, nieczytelne, bo jak były za bardzo tam przedobrzane, za szczegółowe, to były z daleka... Moment, ja tylko muszę odkaszleć. O czym mówię? Że znaki były różne, w różnych państwach. Tak. Chodziło o ujednolicenie przy okazji tego wprowadzenia tego nowego, tego drugiego kodeksu. Aha, bo w Polsce też w różnych regionach Polski były inne też znaki. Też były inne, bo nie było jakiejś centralnej wytwórni, a może nawet była, to zanim się w centralnej wytwórni zamówiło w kolejce, to miesiące trwały i skrzyżowanie na przykład było nieoznaczone, więc robili miejscowi, no jak umieli, tak robili. No nie każdy jest Rafaelem i nie każdy umie narysować znak drogowy tak, żeby on był fajny. No więc wobec tego chodziło głównie o czytelność, bo estetyka to pal 6, tylko że może być śmieszny nawet, ale chodzi o to, żeby było z daleka widać i to w złej widoczności, powiedzmy tam, żeby było widać, o co chodzi z treści tego znaku. Więc to nie tylko kwestia była estetyki, ale przede wszystkim funkcji. Jedno z drugim się trzyma. I to były malutkie znaczki tam w załączniku do tego, no, dziennika ustaw i trzeba było zrobić tak zwaną instrukcję znaków i sygnałów na drogach. Takie było wytyczne prawdopodobnie, nie wiem, prezesa Rady Państwa czy kogo tam, dla Ministerstwa Komunikacji, no i Departamentu tego Ruchu Drogowego. To był Wojciechowski się nazywał, był dyrektorem tego departamentu. I w każdym razie trzeba było. Wobec tego Ministerstwo Komunikacji wyznaczyło tam trzech, czterech ich było chyba, takich inżynierów z tego resortu. Wyznaczyło jako taki zespół, kierownikiem mianowali Zbigniewa Drexlera, on potem też dużo książek na ten temat wydał. No ale do zespołu trzeba było grafika,
żeby to wizualnie wszystko rozpracować, bo oni zrobili bardzo dobry zresztą scenariusz, taki no ramowy projekt, koncepcyjny projekt, ale to trzeba było praktycznie rozpracować teraz to technicznie. Rozrysować to, wymyślić te znaki, ale jeszcze co oni wymyślili, ten zespół pod dyrekcją tego dyrektora, że żeby uniknąć rozbieżności w wykonaniach między indywidualnymi jakimś tam, żeby każdy po prostu, no, prosty robotnik drogowy, mający dwie klasy powszechne, żeby tylko litery rozróżniał i cyfry, żeby mógł poprawnie, całkowicie regulaminowy znak zrobić przy pomocy najprostszych narzędzi i paru tamtych puszek z farbą odpowiednio. Żeby przy pomocy najprostszych narzędzi, dosłownie ekierka, cyrkiel, linia, no centymetr oczywiście do odmierzania, żeby to mógł zrobić. Dosłownie na podłodze położyć to i narysować, według tego tam zrobić szablon, no odkopiować, powielić, jeżeli kilka jednakowych trzeba. I to się udało. Dzięki pomysłowi właśnie tych panów z ministerstwa, bo oni mi powiedzieli, żebym zrobił na zasadzie siatki współrzędnych, tak, no jest plan miasta, na przykład i się szuka ulicy, tam A16, aha, i na zbiegu tych współrzędnych, jest to A16, ta ulica jakaś tam, Kubusia Puchatka czy jaka. Więc na tej zasadzie, żeby zrobić na tej siatce, rozrysować według czego, to następny problem. Według projektu, który ja miałem zrobić, według tego ramowego, ogólnego projektu, że tam na przykład ma być chłopczyk z dziewczynką na znaku uwaga dzieci, czy na skrzyżowaniu, czy tam. To były ogólne takie wytyczne w tym załączniku do ustawy. Ale to trzeba było rozrysować praktycznie. Więc ja wykombinowałem na podstawie ich pomysłu, że to na tej siatce będą punkty oznaczone w odpowiednich miejscach. I przeciągając tam odpowiednie linii, łuki i tak dalej między tymi punktami, łącząc je, otrzymamy rysunek ściśle takiego, tej sylwetki, tego symbolu tego znaku, ściśle. To po prostu to już była matematyczno-mechaniczna robota, taka no kreślarska właściwie, kreślarska. No i tak, i to co do znaków. A, to osobna sprawa jeszcze. Powiększyłem, to przegłosowałem, bo było opory, ale przegłosowałem, że stosunek wielkości tła znaku, na przykład ostrzegawczego, ten żółty taki trójkąt, do obwódki czerwonej, powiększyłem tło, a zwęziłem obwódkę. Bo czerwony kolor w porze nocnej jest słabo widoczny. Więc to był postęp i to się udało. I teraz udało się też z tymi właśnie rozrysowaniami, tym systemem znaków. Ale teraz jeszcze były litery. Tablice z napisami. Tablica miejscowości, znaczy nazwy miejscowości. Tablica była, która wtedy jeszcze pełniła zadanie w ogóle obszaru, oznaczenia obszaru zabudowanego, to takie starówka, taka sylwetka starówki, to weszła później. Tam było, czy już wtedy wyszło, już nie pamiętam, bo to też potem była nowelizowana. W każdym razie, i dodawane były znaki do tej instrukcji z czasem, w każdym razie napisów było sporo, no drogowskazy przede wszystkim, tablice przed drogowskazami, to ten nowy kodeks wprowadzał i to trzeba było zrobić. To były nowum zupełne było z tymi drogowskazami, znakami, wszystkim kolory zmieniono, bo według tej konwencji to miały być zielone tła, na autostradach niebieskie, ale tak mniejsza z tym, to nie chodzi o same litery. Litery, żeby nie były, no jak to się mówi potocznie, kulfoniaste, to nie tylko to, żeby były ładne, ale chodzi o to, żeby były dostrzegalne, to jest pierwsze, odczytywalne łatwo i żeby były, no oczywiście estetyczne, ale czwarty punkt, żeby były łatwe odwzorowania według projektu i rozrysowania. Więc na siatce nie trzeba ich było robić, bo litera jest jednak w sumie prostszą rzeczą niż na przykład jakaś sylwetka rowerzysty czy jelonka przebiegającego przez drogę, te takie koziołka tego. No, więc wystarczyły linie i punkty przy tych liniach, na skrzyżowaniach tych linii też rodzaj służeny, ale przede wszystkim pas pisma i na tym były znowuż punkty, które połączone odpowiednio łukami czy też prostymi liniami robiły
budowały literę. I z tej litery, jak się ją narysowało według tych wytycznych, które tam były podane, można było potem oczywiście wyciąć sobie szablon i takich liter potem według tego szablonu odrysowywać i wycinać całą masę, tam naklejać czy malować według tego, tam prawda, no się narysowało konturek, potem wypełniać pędzelkiem nawet. Więc to już był. Ale teraz jeszcze następna rzecz. Nie tylko odczytywalność znaku, dostrzegalność i tak dalej, tego raczej literyństwa, no znaku też, ale literyństwa przede wszystkim robi kształt litery oczywiście, na przykład litera E czy A, żeby była odczytywalna i odróżniała się A od E i tak dalej, to musi mieć odpowiedni kształt. Więc ogólne narzucenie kształtu liter było przez tą konwencję chyba genewską, no tak mi przynajmniej powiedzieli, bo ja nie miałem zaszczytu być bezpośrednio dopuszczony do czytania tej konwencji genewskiej, jakiejś tam, ale to mi tam ci inżynierowie powiedzieli, więc miał być wzorem do tych liter, miała być Paneuropa gruba. To jest taki drukarski typ pisma, Paneuropa gruba. To taki modernistyczna, chyba niemiecka z lat 20., początka 30., jak wszystko była moderna po secesji. Secesja była za bardzo naprzczona dekoracją, już po prostu niby piękna, ale już ludzie tego nie wytrzymały, drogie w utrzymaniu, w konserwacji, tak? Więc powstał ten bauhausowy styl, ten uproszczony w architekturze, we wszystkim i w liternictwie drukarskim też. I to było tak zwane blokowe pismo, ale nie tylko blokowe, bo blokowe to się mówi o jednoelementowym, nie tak jak ten rzymski dwuelementowy, że to są powiedzmy elementy A, jeden skos jest gruby, drugi jest cienki, tylko nie, wszystkie jednakowej grubości, więc to upraszcza sprawę i poprawia czytelność z odległości. To pismo blokowe, ale taki typ tego blokowego pisma specjalny, właściwie najbardziej udany, to była Paneuropa. Paneuropa. I była tak zwana zwykła i Paneuropa, czy ta cienka i gruba, czyli tłusta, jak to drukarze mówią. Więc orzekli, że ma być Paneuropa gruba, czyli ta tłusta Paneuropa gruba, jako wzór tego pisma. Ale jeszcze, bo w drukarstwie to jest co innego, to tak jak znaczek pocztowy inaczej się projektuje, a plakat inaczej, bo to jest zupełnie co innego, chociaż też stoi, to jest kompozycja, prawda, z napisem, ze wszystkim. Więc tutaj moim zadaniem było dostosowanie Paneuropy grubej do potrzeb, warunków, wymogów drogownictwa. Tak bym to krótko streścił. I to trzeba było zrobić. No więc zrobiłem. Myślałem. Właściwie to te litery to później wymyśliłem już w trakcie roboty, ale na przykład generalną tą koncepcję tego właśnie, to już mi się wymyśliła na tej pierwszej naradzie z tym zespołem tych inżynierów z Ministerstwa Komunikacji. Wtedy już zamknąłem oczy, jak narada się skończyła, oni już wstali, a ja, no chodźmy mówili, a ja siedziałem. Bo ja już wtedy miałem w głowie wizję, jak to zrobię. Po prostu już chciałem od razu sobie to utrwalić w głowie, jak to będę robił, żeby nie zapomnieć tego, tych ich wytycznych, co oni mi tam pokazywali, rysowali, mówili przede wszystkim. I ja już to wtedy miałem w głowie. Miałem w głowie i to sobie utrwaliłem i tak zrobiłem. Tylko oczywiście od pomysłu, od wizji do finalnego projektu jest długa droga i żmudna, i czasochłonna. Szkice te koncepcyjne bardzo szybko mi poszły, no bo ja to z werwą robiłem po prostu, no to był mój ulubiony temat i dostałem no zadanie życia, no po prostu to była dla mnie praca życia wtedy. Ja to się tak cieszyłem, potem jeszcze kilka innych prac życia zrobiłem w innych specjalnościach plastycznych, ale to co innego. Więc praca życia. I ja nie patrzyłem, ile mi za to zapłacą i tak dalej, tylko patrzyłem na to, żeby to zrobić jak najlepiej, zwłaszcza, że to miało długo, no wiele lat służyć na terenie całej Polski. No i ten. Więc robiłem, no jak mogłem najlepiej, no i jakoś to wychodziło rzeczywiście. Ważne było co? To jest bardzo ważne, żebym się zdążył powiedzieć, że nie tylko kształt litery, wielkość litery, na znak tej tablicy drogowej czy drogowskazie, ale rozmieszczenie. Oczywiście na płaszczyźnie rozmieszczenie, żeby nie uciekała gdzieś na margines, czy żeby jedna do drugiej za blisko nie były napisy, ale
litera od litery. I jeżeli na przykład czyta się tekst w książce czy gazecie, to nie przeszkadza, że te czcionki są, no one na ogół są tak zrobione, że są mniej więcej dobrze rozsunięte między sobą, żeby się za ciasno nie schodziły, albo za bardzo nie rozchodziły między sobą, bo wtedy psuje się czytelność, ale jeszcze przy czytaniu druku to nawet może czasem trochę budzić jak nudny tekst. Natomiast na drodze musi być napis na zasadzie sygnału, tak jak widzi się znak. Znak, ten piktogram, ten rysunek na znaku jest sygnałem, cały w ogóle znak. Sygnałem, który się widzi błyskawicznie, no szybko się widzi, szybko trzeba go zapamiętać i zastosować się do niego. I napis to samo, nie zwalniać, stawać i odczytywać, tylko trzeba z daleka zauważyć, zbliżając się przeczytać, i utrwalić sobie go oczywiście w pamięci, wybrać właściwy i tak dalej spośród innych, które tam w prawo, w lewo, tam tu na Warszawę, tu na Lublin, tam na Łódź. No i trzeba sobie wybrać ofę. Więc chodzi o to, żeby było ładne, ładne, bo to jest jednocześnie ładne, tak zwane rozświetlenie, jak to na Akademii profesor od literyństwa mówił, rozświetlenie, czyli równomierne rozłożenie liter w rzędzie pisma. No, ale jeżeli ktoś ma wyczucie tego, no to robi to nawet bezbłędnie. Chociaż też nieraz, żeby było bezbłędne na wynik, to trzeba się dobrze nagłowić, by to dobrze rozstawić. Więc ja wykombinowałem, że nie ma, i to właśnie mój patent był, tylko nie było czasu na opatentowanie. Ale to pro publico bono, jak to się mówiło w wojsku, ku chwale ojczyzny, myślę sobie, niech leci na pożytek wszystkich. Więc taki system, znowu, że ten najprostszy robotnik drogowy, odwołano od łopaty, żeby zrobił znak drogowy, żeby sobie poradził z tym tak samo, jakby to zrobił najwyższej klasy artysta plastyk zawodowy. Przy pomocy właśnie na początku instrukcji, na drugiej stronie jest napisane, tam jest w tej instrukcji napisane projekt graficzny wraz z opracowaniem... Może ja przeczytam? Niech pan zobaczy, niech pan przeczyta dokładnie, żeby tego nie spłycić. Opracowanie graficzne wraz z pomiarowym systemem rozmieszczania liter i cyfr, Marek Zygmunt. O, z pomiarowym systemem liter i cyfr. Otóż ja zrobiłem tak, podzieliłem wysokość centralną litery, to znaczy jak na przykład małe a, no to ma tam te cztery, na cztery podzielone równe części poziomymi tymi liniami. No i plus jeszcze tam do góry jedna ta linia, na przykład jakby to było duże A, czy powiedzmy tam O, czy coś, to wersalikowe, to inicjałowe, albo na przykład małe, ale na przykład D, czy D, czy L, no to jest wyższa litera. Albo na przykład w dół G, czy jakaś tam P, to ona jest wtedy w dół jeszcze o jedną linię, więc w sumie sześć takich linii poziomych, jednakowej szerokości, wzdłuż linii pisma. I na tej linii drugi od dołu, trzeci od dołu chyba, zaraz, gdzie jest ten, tam jest taki rysunek w instrukcji, ten to łączko, czy co tam na przykładzie. Więc na linii podstawy pisma tak zwanej, czyli pierwszy od dołu, a... Radków może być? Tak, pierwszy od dołu, o właśnie, tutaj to jest. To jest tak, podstawa pisma to się mówi, to, co jest na przykład w przysłowie Radków, to jest na Dolnym Śląsku miejscowe, to koniec litery R, A, D i koniec na dole, to jest podstawa pisma. A to, co tam będzie wystawało, jakby to była litera P na przykład, czy J, to się nie mówi. To jest jeszcze jeden rząd następny, taki samej szerokości. Więc linia pisma, od linii pisma odliczając na pierwszej w górę linii najbliższej, poziomej, punkty, ale te pierwszej, punkty... Pierwszej na siatce współrzędnych. Te punkty dają prawidłową odległość, ale rozmierzenie tych punktów jest zgrane właśnie z kształtem liter osiągniętych ze troszkę dostosowanej do tego paneuropy grubej. W zasadzie to jest właśnie paneuropa gruba. To jest bardzo mało odchyleń w kierunku bardziej odczytowalnego pisma z odległości, w złych warunkach i tak dalej, które ja musiałem zrobić, żeby spełniały warunki drogowe. I te punkty mają półtora wielkości tego pasa między tymi liniami
wzdłuż pisma. To bez patrzenia na rysunek jest trudno może wyjaśnić, zrozumieć. Więc w każdym razie ten system też. I na przykład nóżka litery R czy K idzie skośno. Idzie skośno i ten skos, krzyżując się z linią poziomą, tą pierwszą od podstawy pisma, krzyżując się i następne litery, na przykład A, jest półtora szerokości pasa tego poziomego, jednego z tych sześciu pasów, budując literę. I to daje to. I to jest właśnie ten magiczny sposób, który udało mi się osiągnąć, że jest no, idealne rozświetlenie, jeżeli to się zachowa. Ale żeby nie odbierać za każdym razem, bo to jest męczące, to trzeba sobie taki szablonik zrobić na długość, na szerokość, taki prostokącik czy coś takiego, na szerokość półtora podłużnego pasa takiego jednego, półtora grubości litery, albo grubość litery też to jest właśnie szerokość tą jedną. No tak to zrobiłem po prostu, że aż się dziwiłem, że mi to tak się udało zrobić. Ja może tylko dodam, że jak się spojrzy na ten Radków, na ten napis, to w jednej chwili widać, na czym polega ten sposób. Tak. Po prostu jest taki klocek, który tak. się przykłada od dołu tak. do tych liter i ten klocek I się przykłada ten, pomiędzy... I to jest ten automatyczny, półautomatyczny, tak. no bo trzeba go przyłożyć, on sam się nie przyłoży, sposób rozświetlania. I to był ten majstersztyk, że po prostu... I to było nawet dziwne, bo nawet na tej komisji graficznej ci zawodowi graficy, co mi tam wyceniali, cudowali, no potem przyjęli to bez zastrzeżeń wszystko razem, ale nawet no, nie bardzo to mogli zrozumieć. No ale potem jak to zgłębili, no to rozumieli, no i potem to poszło bez zastrzeżeń, zostało przyjęte. Także to jest, no po to te rysunki robiłem, bo to właśnie rysunkowo trzeba wyjaśnić, bo po to się rysunki robi różne do różnych ilustracji i tak dalej, do różnych książek naukowych, czy jakie tam, technicznych, no bo na rysunku jest łatwiej coś wyjaśnić nieraz niż słowami. I to co do tego liternictwa. Teraz... Ja pobawiłem się w rysowanie znaku i narysowałem sobie tą pana metodą jelonka. O, widzi pan, jest bezbłędny. Tak. Jest bezbłędny. Po prostu teraz wykreśliłem linię w odpowiedniej... Teraz tylko pędzelek wypełnić czarne tego jelonka, żółtym to tło, czerwonym. A, jeszcze na bardzo... papierze milimetrowym. A propos kolory. Właśnie, była ciekawa z tą instrukcją historia, ponieważ termin miałem dany absurdalny, no biurokratyczny, taki ktoś to wymyślił, ktoś tam wymyślił w tym ministerstwie, czy w wydawnictwie, już nie wiem, wymyślił, no termin, no taki sobie po prostu. To był, nie wiem, miesiąc czy coś, no absurdalny termin. Po prostu on nie zdawał sobie sprawy, no bo nie mógł sobie zdawać sprawy, że to będzie tak precyzyjnie i tak dużo rysunków i tak precyzyjnych i tak wymagających przemyślenia ich przedtem, zanim się narysuje, że no, taki termin sobie ustalił i tak z góry dostałem taki termin. Oczywiście, chociaż była socjalistyczna dyscyplina pracy i tak dalej, głowy mi za to nie urwali, bo ja go no, przekroczyłem o jakieś, nie wiem, 50% mniej więcej przekroczyłem ten termin, bo po prostu no, zarywając noce i w ogóle i zdrowie, ja robiłem no, maksymalnym wysiłkiem. Jakiego rzędu był to termin? Ja już nie pamiętam, ale jakiś miesiąc czy trochę, więc nie pamiętam. W każdym razie ja, no jakieś wiem, że półtora to przekroczyłem, tak gdzieś o pół nie było to, 50% przykład. I nic mi za to nie zrobili, bo doszli do wniosku, że lepiej dać mi spokój, żebym to zrobił dobrze, niż na chipcika, prawda, coś spartaczył. Bo to potem będzie się, tak jak spartaczono została niestety w 2003 roku, ta następna instrukcja, która oparta jest na tej, i to, co było skopiowane do niej z tej mojej, to jest dobre, a to, co tam pocudowali, to jest na ten rowerzysta monstrualny, czy a, mniejsza tym. Ale większość znaków w Polsce w tej chwili obowiązujących to no, na szczęście są według pana. Według instrukcji. Tej mojej. I dlatego szosy nie są oszpecone, tylko są uładnione. I to ciekawe, bo zagadniczy ci tirowcy, jak jedzą tirę te, to oni mówią, że bardzo cenią polskie te oznaczenia, że są ładne, że te dzieci moje przebiegające, jak zobaczą, to się mimowoli uśmiechają do nich, jak do żywych dzieci. Rzeczywiście widać, że one wbiegają na no ulicę. No po prostu to jest, właśnie, bo te stare dzieci tam z pierwszych tych to były stojące i to nie robiło wrażenia. Więc ja to zrobiłem, że one się ruszają. One wbiegają. Tak, to dzieci jakby nie wiadomo po co im się spieszy zawsze. I to jest tak niebezpieczne. Tak, miesza się. Który jeszcze znak jest dla pana taki szczególnie proszę ciekawy? Pana, no powiem, może to śmieszne, bo w Iwicznej, koło Warszawy, tam była wtedy milicyjna szkoła ruchu drogowego milicji. Tam była szkoła taka, szkolili tam milicjantów drogowych.
I to ministerstwo, czy wydawnictwo, ministerstwo chyba, nie, recenzent, ten opiniodawca, mój z dyplomu, ten chyba ten jeszcze szef był ten sam cały czas, ten Gałęcki pukowy. Więc ten, tak, to był świetny człowiek. To on tam jakoś umożliwił w tej szkole iwicznej, jako komendant właśnie milicji drogowej, umożliwił Ministerstwu Komunikacji i Wydawnictwu, czyli pośrednio mnie. Tylko ja nie miałem czasu tam być i ja wtedy rysowałem po dniach i nocach, a oni tam, ci milicjanci sobie robili te próby. No to tam mgła im nie bardzo jakoś tam była, to dym puszcza. No w każdym razie w nocy, w dzień tam, tak, przy takiej szybkości, tak, tak. Próby zrobili, ja zrobiłem na pierśniówce, na tej płycie takich kilka znaków, zakazuję, tak, jako to, do wypróbowania po prostu, no jej, ich czy spełniają zadanie, czy są lepsze od dotychczasowych. Co przedstawiały te znaki na przykład? No wszystko jedno co. Na przykład, ciekawe dlaczego to mówię, bo to śmiesznotka, że największą, jakoś nie wiem, oni to jakoś tam liczyli, nie wiem jak liczyli komputerów, jeszcze wtedy nie było w użyciu powszechnym, liczyli jakoś, że największą tą wielokrotność dostrzegalności, odczytywalności i czegoś tam jeszcze, zwłaszcza w tych warunkach, po zmianie, porównawczo ze starym znakiem dotychczasowym, osiągnął znak zakazu skrętu w prawo i w lewo. No bo to jest to samo, w prawo, w lewo, tylko... Więc, że największą różnicę ze starym znakiem osiągnął. W tych właśnie wszystkich cechach potrzebnych do zbliżenia się do doskonałości znaku drogowego, tak jak w lotnictwie, tak zwana doskonałość skrzydła, prawda? Może być skrzydło małe, cienkie, a nosi aż hej, a drugie powiedzmy jakieś tamto. Więc tak samo z tymi właśnie rzeczami tutaj, że funkcjonalność tego znaku, a przy tym estetyka, on stał się piękny, wszystkim się podoba, no mnie rzeczywiście też, bo uważam to, że no to. Więc to po prostu było tak. I ja po prostu wtedy no byłem szczęśliwy, że to udało mi się zrobić. Byłem zmęczony, wykończony, po prostu zdychając prawie pojechałem do przyjaciół górali do Bukowiny Tatrzańskiej. Jak tam padłem, to dopiero jakoś po południu dojechałem, to dopiero mnie na drugi dzień do obiadu zbudzili. Bo po prostu no, byłem wykończony, ale jak pomyślałem, że skończyłem, to zresztą potem też takie prace w pośpiechu miałem, takie na inne, w innych specjalnościach, na inne tematy też bardzo ciekawe, to też taki szczęśliwy byłem, też zmęczony maksymalnie. A jak się pan dzisiaj czuje? Jak się pan dzisiaj czuje? No dzisiaj jak pan widzi swoje znaki na ulicy? Odrelaksowany, bo jak widzę i jadę, będzie pan, były takie jakieś idiotyczne krytyki tam w tym piśmie 2+3D czy coś, no po prostu ktoś chciał zarobić i kombinował, że jak on zrobi, krytykując moje, to tego. No a nawet ta interpelacja tego posła Johnson, tak. To on przecież tą interpelację poselską zrobił w 2011 chyba roku. No ale na szczęście w ministerstwie, tylko to już nie wiem, czy komunikacji, czy jak to się potem to ministerstwo nazywało, czy infrastruktury, komunikacji chyba. Na szczęście mądrzy ludzie pracowali i jak przeczytałem to, dopiero teraz się o tym dowiedziałem po wielu latach, bo nie wiedziałem nawet o tym, to no, wdzięczny jestem temu ministerstwu, no po prostu właściwie pracowali tam mądrzy ludzie i no odwalili tą interpretację po prostu bardzo grzecznie z kurtuazją, prawda, tam prawniczą, ale odwalili jako zupełnie absurdalną, bo wszystkim koszt tak monstrualny, miliardowy, już nie milionowy, no wymieniać drogowskazy, bo właśnie do znaków nie doczepił, tylko do pisma drogowego, nie będąc ani plastykiem, ani kreślarzem nawet, ani no po prostu zawód poseł, no tak jest zawód minister czasem, prawda, że raz jest ministrem tego skarbu, potem jest tam, nie wiem, zagranicznych spraw, czy no nie daj Boże, żeby wojska, znaczy obronności, bo to wtedy było, no i tak może bywa. Więc proszę pana, to jest po prostu, to, więc ja widzę, że dalej one są, więc prawdopodobnie nawet tylko później była, nie wcześniej była, w 2003 roku jeszcze ta instrukcja właśnie ta, no właśnie, także to ministerstwo obroniło również tą swoją drugą instrukcję w rezultacie, w której były w większości użyte te moje wzory, na szczęście skopiowane, nie wiem, nie skopiowali wszystkich, widocznie bawili się, że ja wystąpię o
prawa autorskie, no powinienem wystąpić o prawa autorskie. Nie powinienem występować, bo oni sami się byli poczuć, bo ilustracje to nie jest tekst pisma prawniczego, które nie podlega potem już prawu autorskiemu, jak jest opublikowane, ale to jest dzieło takie według prawa autorskiego. Mniejsza z tym. Ale ja bym nie wystąpił, bo ja jestem od dziecka, dziada, pradziada patriotą i ja absolutnie bym nie wystąpił, tylko bym chciał, żeby mi skopiowali wszystkie znaki ściśle te moje, a nie tylko część, znaczy większość, na szczęście większość, tak samo większość. Liter na szczęście nie popsuli, tylko skopiowali tak, jak były, tylko rozsunięcie tak pognomatwali, że niech szlak tak. Ale zdaje właśnie, się, pojedynczych tylko nie skopiowali. Znakomita większość jest pana. Kilka nie skopiowali, więc, ale kilka skopiowali. Ale to jest głupstwo. Ale dzięki temu też bronili może bardziej zaciekle przed tym Johnsonem. Niech on sobie tam w tej Ganie, czy skąd pochodzi, nie wiem, tam robi reformy znaków, napisów, to nie czuję naszej kultury. Nie, miesza z tym, bo to już w inne jakieś sfery wchodzę. Więc proszę pana, chodzi o co? Że ja teraz, jak sobie jadę nieraz, coraz już mniej jeżdżę niestety na starość, bo 82 rok mi leci, więc, ale jak jadę, to jadę i jak mijam te swoje znaki, jak uśmiech mi wywołują sympatii te moje dzieci, bo są takie jakieś sympatyczne, no i to tak sobie myślę, że no, przypomina mi się takie stare powiedzonko jakieś, jak to było, psy szczekają, a karawana idzie dalej. No i właśnie, psy szczekają, a znaki moje działają, służą naszej ojczyźnie wspólnej i ku chwale ojczyzny, jak to się właśnie w wojsku mówiło, na tych przeszkoleniach, do których miałem szczęście, bo po dyplomie mnie ciągali na różne przeszkolenia, ale mi dobrze zrobiły, bo właśnie miałem dobrą podbudowę potem pod te właśnie drogowizny od strony fachowo jeździeckiej, szofersko-motocyklowo tam jakiś tam, prawda, że ja to czułem w sumie razem, nie tylko grafika, nie, jeszcze jedno ciekawe. Na tej komisji graficznej, jak przyjmowali to, była, nie wiem, ponad 10 osób ta komisja, bo to jakieś czynniki takie, owakie tam, no, kilkanaście osób. Jak tą instrukcję pan tak to przedstawiał? Instrukcję, tak, przyjmowali tam w Warszawie, w Wydawnictwie Komunikacyjnym odbyło się. No, z ministerstwa, z milicji, właśnie ten szef milicji, tam jeszcze ten jego zastępca. No i cała masa. No i była wszystkim zespół tych grafików specjalnie dobranych, jakichś rzekomo znawców od znaków. No owszem, oni byli znawcy od znaków, jeden tam, drugi nawet dobre znaki zaprojektował, ale to były znaki towarowe. To zupełnie co innego. Znaki towarowe, na przykład CPN czy co to, były dobre znaki, ale towarowe, a nie drogowe. I oni od razu, ponieważ poczuli we mnie konkurenta, i to było śmieszne, bo właśnie tam jeden się nawet odezwał, że tam to był chyba ten kierownik graficzny tego, nie jakiś tam inny, że, ale właściwie dlaczego to robił człowiek z Krakowa, jak tu mamy, bo wtedy niby nie było dobrobocia, ale wśród, bezrobocia, ale jednak jakoś za dużo wyszkolili widocznie fachowców tych graficz i że on musi wszystkim dać, to z wydawnictwa ten, że on musi wszystkim dać zarobek ludziom tutaj swoim z tego związku, Okręgu Związku Plastyków Warszawskich, a nie dlaczego z Krakowa. No to tam powiedzieli nie, bo właśnie ten jest wypróbowany, bo ten robił to tamto owo już tam do tego wydawnictwa właśnie, no bo te rozkładarki. 7 wydań tych rozkładanych kolejnych miałem. Pierwsza jako rozkładanka, a później, dlaczego zarobiłem właśnie, mówiłem potem ten temat, bo pieniądze mi same przychodziły, bo były wznowienia. Pierwsze, drugie, 7 albo 8. Mam 7 tu w domu, więc jak mi ktoś nie buchnął 8, to było 8, bo już nie pamiętam. W każdym razie to upadło, że nie z Krakowa, bo ja wyciągnąłem dowód osobisty i pokazałem. Voilà, tu jest napisane. Marek Sigmund, urodzony 1933, Warszawa. No bo ja byłem urodzony w Warszawie na ulicy, tam jakimś tam porodówce, ale mieszkałem na Tamce, na ulicy Tamka, potem na ulicy Szczygna. Ostatni miesiąc przed wojną, tą drugą światową. I ja byłem warszawiakiem. A że przestałem być warszawiakiem, to nie moja wina, tylko tego z Wąsikiem, że ją zbombardował w 1939 roku. I Szczygla ulica, w którejśmy mieszkali ten ostatni miesiąc przed wojną, właśnie po przeprowadzce z Tamki, zupełnie została zburzona w 1939 roku. I po wojnie, nie tylko, że zburzona, ale cała moja rodzina warszawska, to było po kądzieli ze strony matki, ojciec matki, no, znany pisarz Adolf Zamaczyński, wszyscy oni nie przeżyli wojny.
Więc jak napisałem jakieś tam takie książeczce swoje, napisałem, do Warszawy nie wróciłem, tylko do Krakowa, bo do Warszawy nie miałem już wracać ani do kogo. Ani do kogo, bo już nie miałem. A w Krakowie się parę ciotek przechowało przez wojnę, no to do nich dolądowałem po przyjeździe z tej wycieczki na wschód wojennej. I też od pana siostry słyszałem, że tak? Pana ojciec miał zakaz powrotu do Warszawy jako powstaniec warszawski. A to tak, no jak on był, właśnie, bo on był, ojciec mój był w 1939 roku oczywiście zmobilizowany, także z wakacji, na wakacjach, kończyliśmy wakacje w tym gospodarstwie rolnym mojego dziadka, Józefa Sigmund, dziadka mojego i babki, kończyliśmy później niż ojciec ten pobyt tam, bo ojciec jakoś przed 1 wrześniem, to był już wtedy jakiś pobór, jakiś coś, i tych rezerwistów takich liniowych, jakim mój ojciec był, pod Chorążówce. Nawiasem mówiąc, był jednocześnie na tym samym roku, co Spychalski, ten marszałek późniejszy. Więc on był, no to nie po, no tym, no jak to się nazywa, rezerwistą, no prawdziwym rezerwistą liniowym. Więc jak był ogłoszony ten pobór, ten pierwszy, ten przed tym 1 wrześniem, był pobór, to był zmobilizowany i miał się stawić do swojego tego 11 pułku artylerii polowej. Tej, co był, nawiasem mówiąc, no właśnie, no w 20 roku. No więc on był. Już gdzieś był, gdzieś tam do tego pułku tam już jechał, jak był 1 wrzesień, to już go tam nie było w Wojniłowie. A państwo zostali. A później, a później on, no jak już, ten 11 pułk był rzucony na wschód, czy ewakuowany, czy rzucony na wschód, bo wiadomo, Warszawa już była zdobyta, pół Polski już było roztratowane przez Niemców, rozbombarda, i resztki się wycofały na wschód. No i rozkaz naczelnego wodza, tego łysego, prawda, był wiadomo jaki. I ojciec mój był bystry i już był weteranem wojny, ochotnikiem w 19 czy w 20 roku tam pod Warszawą, no do obrony Warszawy ochotnikiem. I on był jeszcze przed pod Chorążówką, bo potem był pod Chorążówce Lwowskiej, więc on był, no już trzeba było broń zrzucać i poddawać się armii radzieckiej, bo miało się nie walczyć. Taki był rozkaz wodza tego rydza śmigłego, prawda? Więc, no więc wszyscy się tam poddawali. Wiadomo, jaki tam los ich spotkał. No a ojciec był na tyle sprytny, chociaż zawsze miał opinię niesprytnego w życiu, w tak tam w zarabianiu i tak dalej, niesprytnego, a tam jednak był, że prysnął gdzieś w krzaki i się uchował, że nie dostał się do obozów jenieckich, radzieckich. Bo jak wiadomo, w tych obozach radzieckich było różnie. A on miał stopień chorążego, no więc podpadłby już jako oficer. I prawdopodobnie teraz gdzieś tam może by jakąś honorową tabliczkę dostał w Bykowni, w Katyniu, nie wiem tam gdzie. No ale on się nie poddał, szmychnął, gdzieś tam uzyskał jakieś cywilne obdartusowe ubranie. No i tak tam chodził, gdzieś się tam ukrywał i chodziło mu o to, że chciał się spotkać z nami się spotkać, bo wiedział, że my zostaliśmy w tym miasteczku, pod tym miasteczkiem, tym wojniowym, zostaliśmy tam, dlatego że tam jacyś znajomi mieli zabrać nas do Warszawy, jako do mieszkańców Warszawy, bo myśmy tam byli tylko na wakacje. Więc zabrać swoim autem jakimś ogromnym, osobowym, które mieli tam jacyś sąsiedzi dalsi, zaprzyjaźnieni z dziadkami, ale do tej pory nie wiadomo, co się z nimi stało. Po prostu nie przyjechali, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie było ich. Coś z nich spotkało złego. W każdym razie zostaliśmy tam. A mama, moja matka, była w ciąży bardzo już zaawansowanej, bo wrzesień, październik, listopad. W listopadzie urodziła się moja siostra. Znaczy urodziła mama moją siostrę. Więc była w ciąży i jazda na furze po tych wyboistych drogach
nie była możliwa, bo groziła poronieniem, o czym tam ten lekarz miejscowy ostrzegał. No więc nie była możliwa, więc my zostali. No, że zostali, to takśmy zostali. Mama urodziła w tym miasteczku Wojniłów tą moją siostrę. Bardzo sympatyczny i zacny i umiejętny doktor Bełej tam był. Taki, to był taki pół Polak, pół Rusin, bo Ukraińcy tamtejsi się Rusinami nazywali i tak chcieli się nazywać. I był Rusin, Bełej, odebrał ten pol. No więc Marta, i jako 4,5-miesięczne niemowlę pojechała towarniakiem zimnym w kwietniu 1940 roku, 13 kwietnia, tym słynnym transportem hen za Ural. No, razem z panem i tak, z mamą. Razem ze mną, z mamą moją, z babcią, czyli matką mojego ojca, a dziadek został aresztowany dużo wcześniej jako właściciel tego majątku. Być może, żebym podliczyli jeszcze służbę w armii austriackiej, a to była bzdura, dlatego że zaborczej tej przed pierwszą wojną światową, w czasie pierwszej wojny, bo przecież oni i Rosjanie, i Austriacy, i Niemcy brali polskich chłopaków wiejskich. Dziadek miał wiejskie pochodzenie. Chłopaków wiejskich brali z poboru, no ta branka słynna, te seria obrazów Grottgera, prawda, brali i musiał iść do wojska. I nieraz były bratobójcze nieszczęścia, że Polak Polaka zabił jako niby Austriak z Rosjaninem, czy na. Miałem w rodzinie taki wypadek tragiczny. Mogę o tym kiedyś powiedzieć, jak będzie czas. Bardzo ciekawa historia z tego, z pierwszej wojny światowej. Więc, właśnie, pojechaliśmy i babcia od razu nie wytrzymała pierwszej zimy, w lutym 40 roku umarła. Siostra dwa razy umierała, ale dzięki fenomenalnym jakimś umiejętnościom i ofiarności tych radzieckich, no rosyjskich, radzieckich, czy jakich tam lekarzy miejscowych tam za Uralem, uratowali ją. Ale bardzo ciężko odchorowała to moja siostra. No ja jakoś nawet te pierwsze 6 lat dobrego odżywienia u dziadków na wakacjach i w Warszawie u rodziców zrobiło to, że ja tam właściwie nie chorowałem. No słucham. Jeszcze bym pana zapytał. Tak. Jak... Co by pan mógł powiedzieć komuś, kto w tej chwili jeździ po drogach i patrzy na znaki drogowe i na drogowskazy? Na co mógłby zwrócić uwagę, żeby mógł dostrzec tą pana pracę? Żeby jechał ostrożnie i stosował się do oznaczeń. I drugie, bardzo ważne, dobrze, że pan to poruszył. Proszę pana, mogą być najlepsze znaki, ale jak one będą kretyńsko ustawione, no to mogą nawet być niebezpieczne. Czy drogowskazy. No bo wie pan, jak na przykład tutaj czasem jadę i widzę taki nonsens, jak na przykład jadąc, wracając tam od przyjaciół góralskich, na przykład i wjeżdżam do Krakowa z Opatkowic w prawo, tutaj do Huty na skos i przed, to od 2 lat tak było, proszę pana, przed tym zjazdem na ten ślimak, żeby wjechać na tą, jak to się nazywa, taka jest nowa trasa zrobiona tam przez Łagiewniki i tam tak, to jest koło Łagiewnik, to jest Turowicza ulica, to ten ślimak taki, co tam koło Sposzowic tam są. I na wjeździe do ślimaka stał, no już około 2 lat stał, 80 km na godzinę. Nikt nie uwierzy, ale ja to widziałem, ja zdjęcia tam zrobiłem tego na pamiątkę. To znaczy żona właśnie zrobiła, bo ja prowadziłem, a żona akurat zdjęcia. Jeszcze chciałem pana zapytać, no jak pan się czuje z tym, że jest pan autorem dzieła graficznego, które jest najbardziej obecne w przestrzeni publicznej w Polsce? Powiem otwarcie, czuję się miło, bo każdy muzyk czuje się miło, jak na przykład gra w filharmonii i sala koncertowa, ta widownia jest wypełniona, niż jak siedzi 2 ludzi i zasypia, prawda? Więc jeżeli wiem, że moje dzieło służy bardzo wielu ludziom, co chwilę, wszędzie, omalże na każdym, no nie kroku, ale pół kilometra, czy nawet gęści, to mi jest bardzo miło. Czy można tak powiedzieć, że to jest element polskiego dziedzictwa kulturowego? No jak najbardziej chyba. Jak najbardziej. To jest wrośnięte w polski pejzaż po prostu, tak jak to zresztą tam ktoś już powiedział. To jest wrośnięte z polskim pejzażem. To jest tak jak polskie wierzby na plakacie Trepkowskiego słynnym, czy słowik polski na plakacie konkursu
Słowik z polską ziemią, z Rosjan. Tak samo to pismo drogowe, te znaki w tej chwili już są po tych 43 latach bycia i służenia naszemu krajowi, naszym użytkownikom dróg. To jest po prostu, no wrosło po prostu już w Polskę.